Siemaneczko, nie wiem, który dokładnie glitch tam został spatchowany z tych solo, co pokazywałem ostatnio, wczoraj czy przedwczoraj. Któryś tam dostał patcha, nie wiem, czy ten z tą, kurde, maszyną miłości. To pokażę nowe obejście. Nie wiem, nie sprawdzałem naprawdę, który tam dostał patcha. Tu potrzebujemy, no to samo co wcześniej, no swobodny tryb celowania. Swobodny, mobilne centrum z przechowalnią pojazdów, auto, które będziemy kopiowali. I właśnie, nie kopiujcie tych żadnych super samochodów sportowych, innych pierdół, te Zerakty, Proto, bo to nie sprzedają się, tam tylko można kopiować, sprzedać oryginał, kopię sobie zostawić. Bo niektórzy pisali, że nakopiowali sobie innych aut, a nie mogą ich sprzedawać, czy tam, kurde, coś jeszcze. Najlepiej się sprzedaje to Easy Classic przerobione właśnie na Shocka i dlatego każdy glitch praktycznie jest na tym, ewentualnie Elegy Retro z tych już emerytów. No dobra, wracajmy do glitcha. Mobilne z przechowalnią auto, które kopiujemy, salon gier, tam auto, które tracimy. Auto tutaj zostawiamy w środku, w bunkrze. Udajemy się albo przez teleport, przez niebieskie akcje i dołączamy do kogoś, co gra w GTA Online na innym trybie celowania, albo pojazdem z Securo Surf, albo jak można nawet swoim mobilnym centrum operacyjnym. A ja tu niestety idę na łatwiznę, bo ja mam teleport, który wkrótce już będzie na całym YouTube, bo już widzę, że jakiś łeb się rozjebał, już pokazuje. Także niedługo też będziecie sobie tak hasać. No i tu wchodzimy do salonu gier. No najlepiej od strony garażu przejść tam schodami sobie. Schodami, żeby otworzyć te drzwi od garażu. Od zejścia do piwnicy, sorry. Co ty tam oglądasz, chłopie? Dobra. Tu nie potrzebujemy już tej maszyny miłości, która była za 200 tam ileś tysięcy, 200 chyba 60. Trzeba było czekać na jej dostawę. Tu z powrotem podchodzimy do baru, tylko że tu będziemy później schodzili już na raty. Czyli tak. Aha, ja tu pokażę na przykładzie jakiejś tam ekipy innej. To jest ryzyk fizyk. Nie wiemy, jaki on ma tryb celowania. Lepiej wykorzystać do tego znajomego, który gdzieś tam sobie gra w GTA Online. I wiemy, że ma inny tryb celowania jak my. No ale dobra, dajemy D-pad w prawo. Ja tu klikam start. Online. Ekipy. Rankingi. Pierwsza z góry. Zobacz członków. Wybieram tego. Warto sobie przed glitchem sprawdzić, który z nich ma inny tryb celowania. Klikam dołącz do gry. Pierwszy komunikat potwierdzam, drugi anuluję. Teraz start. Online. Zestaw początkującego kryminalisty. Wychodzę. Akcje, rozegraj, stworzone przez Rockstar, misje, tytaniczna robota, czy na pewno, potwierdzam, tu obłędzie, potwierdzam, freeze, jestem zamrożony, teraz online, kup karty Shark, niedostępny, gitara, teraz zestaw początkującego kryminalisty. Gdybyście mieli dostępny ten kup karty Shark, to po prostu wychodzicie, teraz wchodzimy w tego. Zestaw kryminalisty, zobacz bronię, karabin wyborowy, dajemy gościowi pstryczka w nos, klikam X i mogę biegać, chodzić sobie po tym, jednak kurde, za daleko nie ujdę. O, sfrizowało mnie, mam już opcję D-padu w prawo, jestem sfrizowany, nie mogę dalej iść. Jeszcze raz, online. Zestaw początkującego kryminalisty. Zobacz bronię, karabin wyborowy i znowu pstryczka w nos, czyli X i biegnę dalej.
No ja gram na ustawieniach standardowy FPS 2, biegam sobie tu na R1. Musimy zdobiec jak najbliżej Elegy. Znowu freeze. Mogę ruszać kamerą. Tylko. No to to samo. Start. Online. Zestaw kryminalisty. Szymek, przycisz to. Zobacz, nie. Kurde, nie nieruchomość, tylko broń, sorki. Zobacz, bronie, karabin wyborowy. X. Bo robię na playu, dlatego X na Xboxie jest to. A i biegnę szybko pod to LED. Staję gdzieś tu jak najbliżej drzwi. Dobra, teraz muszę poczekać, aż mnie sfryzuje. I teraz właśnie tak. Jeszcze raz na zestaw kryminalisty, na bronię. Karabin wyborowy X i będę kliknę ten X. Na playu, na Xboxie jest to A, od razu klikam Y, jak tylko wsiądę, daję D-pad w prawo i klikam gaz, żeby wyjechać. Start online, zestaw kryminalisty. Zobacz bronię, karabin wyborowy. I daję X, trójkąt, D-pad w prawo i klikam gaz. Wsiad, D-pad w prawo i klikam gaz. Wyjechałem, auto znikło. Czasami go nie widać, też jest dobrze. Jak go nie widać, nawet jest lepiej, jak widać, bo nie daj Boże, by zostało. Mogłem pokazać tablicę, ale to pokażę, jak będę wsiadał. Teraz po prostu wracamy do bunkra. Wsiadamy do auta, zmieniają się tablice, podjeżdżamy, D-pad w prawo, potwierdzamy komunikat, zamianie. Oryginał przenosi nam się do salonu gier, a kopia zostaje w mobilnym, można zaraz jechać sobie to sprzedać. No i sprzedawać też trzeba z głową, a tak jak mówię, auto co godzinę lub auto, dwa auta co 2 godziny, maksymalnie 7 i 30 godzin przerwy, ale 30 godzin naszego czasu na zegarku, a nie czasu GTA, a nie tam niektórzy sprzedawają. Dzisiaj 7-8, jutro 7-8, pojutrze znowu i limit, zdziwiony, bo limit. Tak trzeba sprzedawać. A co do teleportu, tam u mnie na kanale w zakładce społeczność wkleiłem link do jakiegoś tam Petit Le Jean, po francusku akurat pokazuje, jak zrobić ten teleport, nie trzeba znać języka, kto jest kumaty, to sobie z tym poradzi, ewentualnie czekajcie, aż się pojawi na polskim YouTube. No ja mam ten teleport już od dłuższego czasu, ja tego nagrywać nie będę, na razie bynajmniej póki mam, dopóki nie dostanę blue screena. No ale tu wracajmy do glitcha, rejestracja Legends, siadam, zmieniają się z tego darmowego Elegy, wjeżdżam do mobilki, D-pad w prawo, potwierdzam, no i oryginał przeniósł się do salonu gier. To jest moja kopia i żeby skopiować, no to samo. Wyjeżdżamy, zostawiamy w bunkrze, powtarzamy wszystkie te same kroki. No ja nie pokażę już tu, jak skopiować drugi, bo nie mam tam, kurde, nawet już miejsca. Miałem tylko jedno, Elegy. Mechanik. Co ja kurwa dzieje, dzwonię? Miał być mechanik, nie Meriwether. Salon gier. No, Everon, Zentorno, Wizjone, Tampa, no i moje kłopie z tych gliczy, które ostatnio tu pokazywałem. Także nie wiem, który dokładnie z tych solo, co pokazywałem, ostatnio został spatchowany. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzu, który. To zaraz go oznaczy, że spatchowany, bo ja nie będę teraz, nie mam czasu na sprawdzanie. Narka.